Siemano widzowie, witam was. Kolejny odcinek z gry 100 Days. 100 Days co prawda skończyło się w poprzednim odcinku, ale kontynuujemy sobie naszą przygodę. Cały czas tworzymy nasze wina. Miejmy nadzieję, że, chciałem powiedzieć, ulubione wina i miejmy nadzieję, że to będzie prawda, że te wina w pewnym momencie staną się ulubieńcami ludzi. Sytuacja jest, kurczę, dość w miarę kryzysowa, mi się wydaje. Nie mamy za dużo tutaj ilości pieniędzy. Jeżeli chodzi o warehouse, też nie mamy za dużej ilości miejsca. No to, co sprzedajemy, nie sprzedaje się też najlepiej. Także jest lipa, ale miejmy nadzieję, że się odkujemy. Zresztą, jeżeli widzicie tą serię, no to znaczy to tylko i wyłącznie jedno, że się odkuliśmy. Chyba, że byłem na tyle durniem, że tak się zdenerwowałem, że wrzuciłem wam dwa odcinki z tej serii. Co prawda, generalnie ta seria nie będzie jakoś wybitnie długa. No bo ta gra też nie jest jakieś, nie jest to AAA tak zwany, nie jest to Wiedźmin, w którym odcinków jest ponad 100, ale tak mi się wydaje, że koło stówki jest tam odcinków. Ale kilka, myślę, sobie zagramy, tak w ramach może pokazania wam takich indie gierek. Ja mam naprawdę tych indie gierek całkiem sporo. Ja lubię spędzać czas nad takimi grami, sprawia mi to przyjemność, muszę przyznać. Jeżeli chodzi o to wino, będzie one tragiczne? Nie jest chyba najgorsze. Problem jest taki, że nam się kończy miejsce. Bardzo chcielibyśmy ulepszyć tutaj ten warehouse. No ale problem jest taki, że nie do końca też mamy jak to zrobić aktualnie. Nie mam też siana. No nie jest najlepiej. Wydaje mi się, że co mi się wydaje? Że mamy pożyczkę. No może być w sumie tak naprawdę ciężko przetrwać to, ale chyba generalnie jakoś damy radę. Wrzućmy nasze winko do beczek. Przede wszystkim, żeby podnieść body na maksymalny, wydaje mi się, poziom. Nie pamiętam, jaki tutaj jest potrzebny przy barberze poziom. Może piąteczka będzie idealny dla tego wina. Spróbujmy. Myślę, że na piąteczkę możemy to podnieść. Przetestować, czy to będzie dobra tak zwana kombinacja. No i co? Wyczyśćmy, co mamy do wyczyszczenia. No i miejmy nadzieję, że to się zacznie sprzedawać, bo jak nie, to trochę lipa jest. No ja nie mam co zrobić. Chciałbym tutaj kupić tak zwany commercial office. Natomiast nie tylko będzie nas to kosztować 10 koła, co tutaj 10 koła, żeby to ulepszyć. No jeszcze technologia 10 koła, także no bardzo dużo pieniędzy byśmy musieli na to poświęcić. No aktualnie nie mam. Może kiedybyśmy spłacili te długi, wtedy te pieniądze będą nam fajnie chodziły, no bo jednak pożyczka nie jest niczym fajnym, bo musimy to sprzedawać. No, niestety wydaje mi się, że ta pożyczka może nas udupcyć. Mam nadzieję też, że nie będę musiał nagrywać drugi raz tej samej serii, bo nie będzie to ta sama energia, nie będzie to samo. W ogóle mamy nowy level fame'u, także moglibyśmy w sumie jakąś nową technologię wynaleźć. Tylko z drugiej strony nie mamy pieniędzy, nie mamy po prostu najzwyczajniej w świecie tutaj pitosu, żeby takie rzeczy robić. No, ale miejmy nadzieję, że powolutku, po troszeczku i będzie cacy. Powinno być w miarę w porządku. Jeszcze z tych tutaj win, myślę, że my pozbieramy generalnie te wina, które tutaj nam wyrastają. I generalnie bezpośrednio sprzedamy jako taki miąższ, że tak to nazwę. I wydaje mi się, że, chyba dużo razy mówię wydaje mi się, ale jest, wydaje mi się, że jest bardzo późno, dlatego tak mówię. Nie no, powinno być ok. Powinniśmy na tym miąższu, wydaje mi się, kurczę blaszka, powinniśmy na tym miąższu, zdaje się, zarobić. Ale czy się mylę? Tego w sumie nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Sprawdźmy. Co nam pozostaje innego, niż jej sprawdzić. Zarobimy na tym 11 tysięcy. To wydaje mi się całkiem dużo generalnie. Całkiem są w porządku pieniądze, ale on mi ukradł tej połowy tego siana. To jest akurat niefajne zachowanie, koleżko. Bardzo nieeleganckie. No to tak się opłaca średnio chyba generalnie. Lepsze to niż nic, ale no, opłacalne to przyznać trzeba nie jest. Tutaj zarobimy 2000, z czego on też tysiaczka sobie zgarnie. No nie jest to opłacalny biznes, niestety. Ale powoli wychodzimy na prostą. Myślę, że jest to całkiem dobra droga, żeby na tą prostą wyjść. Cały czas mamy tutaj wina, cały czas te wina będziemy sprzedawać, mam nadzieję. Tak jest. No i tyle właściwe.
Mógłbym w sumie inwestować w total amount sprzedawanych win. Nie wiem, czy to by nie było, tak szczerze mówiąc, lepsze. Tak, wydaje mi się, że highest income będzie dużo lepszym tutaj ustawieniem, niżeli to ustawienie, które mamy aktualnie. I dużo więcej będziemy zarabiać, co prawda dużo więcej będziemy sprzedawać butelek i tak dalej za dużo niższą cenę, ale szybko się wzbogacimy, a z butelkami nie mamy jakiegoś większego problemu, bo ja naprawdę mam całkiem, kurczę, solidne zapasy tych butelek. Dobra, zabutelkujmy sobie kolejną partię. Dwa koła. Piękna sprawa i wydaje mi się, że to jest właśnie klucz, żeby tutaj dobrze i sprawnie grać w tą giereczkę. Czyli właśnie sprzedawanie na high income, a nie martwienie się, że trochę sprzedam, ale oni mi chujowe ceny proponują, no to nie sprzedaję. Wydaje mi się, że wywalone w to, tylko lecimy na masę tak zwaną. Fajne flavorsy. Wine rating. O kurde, fatalny. Wydaje mi się, że quality, jeżeli chodzi o te nasze zbiory tutaj winorośli, no porządnie zaczęły nam spadać przez to, że powoli eksploatujemy to bardzo, bardzo mocno, te nasze winorośla. Dobra, weźmy cleaning, weźmy bottling, fajnie też zarobiliśmy jakieś pieniądze. Confirm, zabutelkujmy tutaj kolejną partię. No i teraz zarabiamy naprawdę fajne pieniążki, podoba mi się to. Jest kituła, powinno być git. Będziemy mogli zaraz inwestować w nowe technologie. No i to generalnie, jak już się już tam, wiecie, rozpocznie, to będziemy szli naprawdę jak burza, mam wrażenie. I mamy też przede wszystkim nadzieję. Recovery, coś tu się wydarzyło nieciekawego, ale miejmy nadzieję, że tu się uda to jakoś naprawić, w tym recovery. No i teraz naprawdę fajne pieniążki zarabiamy. Jest fest gituwa, tak zwana. Dwa koła, elegancko, na praktycznie rundę. Trzy koła nawet. Kolejne dwa koła, piękna sprawa. Butelki, co prawda, pewnie szybko schodzą. A nie, schodzą tak wolniutko, że zdążę 15 partii nowych wybudować. Nie było, kurczę, tematu. Weźmy sobie, kliknijmy w technologię i chciałbym zainwestować w coś takiego jak Commercial Office. Będziemy to kosztować 10 koła. Ale wydaje mi się, że to jest nic. Te 10 koła, przy tym jakie korzyści będziemy z tego zyskiwać. Będziemy mogli dużo więcej produktów sprzedawać, bo będziemy szerzej znani światu. Dobra, tutaj body chcemy na dwójeczkę, tutaj pik, co chcemy. Very high, medium high, wydaje mi się, że high chyba. Może very? Dobra, very high. Chcemy dużo, lecimy w masę. Winiacze będziemy robić, a nie wina. Jebać wina, winiacze. Trochę mało tych zbiorów generalnie, jeżeli chodzi o te gale. Nie jest to dużo. Wcześniej było jakieś strasznie dużo. Był moment, kiedy 4000 tego zebrałem. Nie wiem dlaczego. Teraz jest troszeczkę ciężej. Ale też nie mogę jakoś mega narzekać. I wydaje mi się, że mamy 10 koła, także dobrym pomysłem byłoby rozbudować to i zaupgrade'ować do następnego poziomu. Musimy poczekać, aż nam się tutaj zrobią te rzeczy, które tu się robią. Git, weźmy sobie upgrade, pick, fermentation. Chcemy mieć sweetness na 1 czy 2, jeżeli chodzi o to wino. Trzeba to wszystko spamiętać, kurczę, szkoda, że nie ma chyba tutaj żadnego takiego skrótu, tak mi się wydaje. Dobrze by było, jakby był jakiś skrót, żebym mógł sobie podglądnąć. Wydaje mi się, że sweetness na dwójeczkę. No i tutaj zdecydowanie sweetness również na dwójeczkę. Jeżeli chodzi o daninę 0, 0, no i next. Zajebiście zarabiamy w kurcze mega dużo siana. Kurcze mega dużo sianka. Elegancko. Jest tu pada deszcz, więc tego nie możemy zrobić. Także no wydaje mi się, że pik. Pakujemy to do beczek. Body wydaje mi się, że na maksa. Jeszcze jest tutaj może coś do testowania, jeżeli chodzi o to body. Nie. Ani nie jest to jedynka, dwójka, trójka, ani czwórka, ani piątka. Także wydaje mi się, że na piątkę zawsze robimy, bo jest to najbliżej tego odpowiedniego body, które chcemy uzyskać. Press, pick. Tutaj robimy coś takiego. No i git. Warehouse ulepszony. Będziemy mogli teraz kupić te
Mamy tutaj miejsce na office, natomiast to office troszeczkę kosztuje 10 koła, ale inwestycja zostanie poczyniona zaraz. Elegancka. Nam niestety fame spada dość mocno przez to, że ja właśnie teraz wina, to ja hobby winiacze robię. Menelskie, także trzeba to szybko dość w miarę naprawić. Bo to ten fame level jest no dość istotny, szczerze mówiąc. Przydaje się zdecydowanie. Dobra, i możemy tutaj chyba office zrobić. Weźmy roomsy, shop i weźmy, kupmy commercial office. Powinniśmy dzięki temu sprzedawać więcej naszych produktów, jeżeli aktualnie sprzedajemy. Pyk, pyk. No i fajnie to idzie sprawnie. Już zaczynam, przestaję właściwie. Chciałbym powiedzieć, że zaczynam o tym myśleć. Przestaję o tym myśleć i robię to praktycznie automatycznie. O, ale rymsy. I w ogóle praktycznie nie muszę o tym myśleć, co gdzie klikam, tylko klika się praktycznie samo. Wydaje mi się, że bardzo w dzisiejszym odcinku powtarzam pewne wyrazy. Jest to spowodowane tym, że jest 15 minut po północy, ja wcześniej wstałem i dzisiaj też nie był zdecydowanie mój dzień, także i zrobiłem streama 12 godzin też przy okazji. Także no nie jestem w najwyższej formie, ale mam nadzieję, że takie odcinki się podobają. Ja zawsze mówię o tym, że mam wrażenie, że takie odcinki są zazwyczaj kijowe, że one nie wprowadzają nic ciekawego, a potem następnego dnia oglądam sobie takie odcinki i mówię, całkiem dobry odcinek, mówię, nie? To jest grane. Zobaczmy, jak tam nasz rating powinien być. O kurde. Nie, no tragedia jest tym. Wydaje mi się, że przez to quality wina, jakie my robimy, nie? Jakie my tutaj zbieramy beznadziejne winorośla. Dlatego tak to wygląda. No niedobrze. A w ogóle kiedy przyjdzie pora zbiorów? Ja nie wiem, co mamy. Summer mamy. To zaraz będziemy to chyba zbierać. Nie wiem, czy ja chcę to wine testing możemy dać, ale cleaning może niekoniecznie. Zaraz będzie chyba harvesting. Pokaż to, jak winko wyszło. No, 60 może. Jeżeli chodzi o rating. Nie mogę tego przyspieszyć. Dobra, 62 jest ok. Dobra, cleaning. To możemy chyba wsadzić, bo to nie przeszkodzi nam przy harweście. I tak jak mówiłem, harwestik jest. Jest też gituwa. Mega dużo siana zarabiamy. Fest. Podoba mi się to, zajebiste to jest. No i kolejną technologię, bo możemy generalnie wynajdować. A, nie mamy fejmu wystarczająco, kurde. Ale mamy siana. To najwyżej kupimy tam, nie wiem, powiedzmy, nową ziemię i będziemy jeszcze więcej winka robić. Czemu by nie? Możemy. A, wiem, w co możemy zainwestować generalnie. No tak, możemy w tego. Jakby. Prasę, nie? Zrobić. Albo w technologię. O, mam pomysł. Technologię i automatyczną prasę. A, nie stać mnie. No dobra, to prasę po prostu kupimy. Pyk, jeszcze jedną, żeby na dwa baty robiła. Fit. No, jak się nie ma dużo zbiorów, ale też nie jest super mało. Czy my chcemy wtedy. A, możemy wtedy dwie w sumie. Bo. A, nie mam maszyny do crashowania. Mam tylko jedną, znaczy maszynę do crashowania. Też możemy chyba jedną kupić. Ale nie są jakieś turbo drogie. Głównie to nam miejsce zabraknie. Pyk. O, ach, mamy miejsce, dobra, żeby tu harwestować git. Dobra, i presji takie w sumie teraz bezsensowne, znaczy bezsensowne, no klikanie takie zwykłe. Lubię takie gierki, w których musisz klikać i możesz sobie pogadać generalnie. To wydaje mi się było całkiem fajne i przyjemne na streama. Zresztą grałem to przez chwilę na streamie, no ale widownia ukontentowana nie było, tak powiem. A, nie mogę. A, co się dzieje? No tak, już wiem, co się dzieje, kurwa. Nie ma miejsca w tych. Winiarni, zapomniałem o tym. Niestety. Ile my chcemy zostawić? Very high or high? Kurczę, ja bym zostawił bacy na high. Nie chcemy mieć jakoś mega dużo, chyba już tych winorośli, ale fajnie by było, jakby było dużo. Tak mi się wydaje. O, chociaż może bardzo dużo, bo widzę, że jeżeli chodzi o nasze wina, to schodzą jak ciepłe bułeczki. 8000? To jest grane, tylko ten fame. Fame by trzeba było niestety zadbać, by trzeba było fejmik. Może tutaj inwestycja w upgrade jakiś? New Purchase Technologies. No plan chyba generalnie całkiem niezły. Tylko więcej siana będę naturę wydawał.
Może jeszcze nie ma co. Czekajmy, aż ten fame wbijemy, to jest bardzo ważne. Tylko obawiam się, że ja za bardzo nie wbiję fame'u teraz, tego 20. Ciężko będzie, bym musiał jakieś zajebiste te zrobić, nie? Zajebiste winka. Naprawdę teraz jakieś takie kurwa petarda. A nie, wiecie co, ulepszymy to i damy nową baryłkę, żeby dwie były. Jak to się nazywa? Nie baryłkę, tylko beczuńkę, beczkę. Najpierw to podłużne, dobra, i tutaj zmieścimy niekoniecznie. Dwie tury. Mam nadzieję, że zdążymy. Siana jest w porządku. Nie zdążymy, bo pada. Ale uda się chyba 13 tysięcy butelek zrobić? Łożysz, kurwa. Sporo. Dobra, i to też się uda zrobić ostatecznie, więc też gituwa. To wedding, zobaczmy, ile mamy. 10 tysięcy butelek na składzie. Całkiem jest to butelek dużo i w ogóle możemy zmienić teraz podejście marketingowe do tego wszystkiego. I zacząć to sprzedawać troszeczkę inaczej, niż robimy to aktualnie. Czyli zamiast bezpośrednio sprzedawać to, co mi przyniesie najwięcej zysku po 3,50 kurwa jak menele, to możemy zrobić coś innego, na przykład higher bottle quantity. Low discount, lower discount. Wydaje mi się, że lower discount. Czyli po najwyższych cenach, nie? A to za trójeczkę to ja to wydupcam, nie? Bo to jest kurwa scam. Na razie nie muszę się pozbywać butelek. Koniec promocji. Możemy sprzedawać to za grubą mamonę. Tym razem. No i co? Mogę tutaj dokupić tego? To się nazywa nie skrzyneczka? Baryłeczka? Mogę. Ja bym też chciał ulepszyć te baryłeczki na nowy poziom, nie? Tylko. No nie mogę, bo nie mam fejmu. Teraz zasadzimy jakieś takie. Wydaje mi się fajne te. Zasadzimy fajne. Najlepsze rośliny, tylko takie wybitne weźmiemy, żeby ten fejm nam wzrósł na jakiś poziom. Chociaż wydaje mi się też, że poziom fejmu wzrasta wraz z wypełnianiem zadań, prawda? Czy nie? Znaczy zadań, zleceń. O, właśnie tych zleceń, tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale. Red, Czarnodaj, Vine, Red. Pokaż, czy to mi wzrośnie jakoś. Nie. Fame level 18 nadal. No to chyba. Oj kurczę, skipłem turę. A 23 fame level. Czyli dobrze powiedziałem, dobra. Czyli musimy wypełniać te misje. Kurde, w sumie słabo. Dobra, Descent Capability albo to. Dobra, wydaje mi się, że Traditional Cask. Weźmy, zainwestujmy w to. I w sumie w nową technologię, bo zaraz mi fame spadnie. To chyba tak bym zrobił, że od razu w dwie technologie bym poszedł. Wydał całe swoje siano, ale. Chyba powinno być git. Weźmy Vine Testing. Czyli nie zbankrutujemy. Trochę wszystko na jedną szalę, ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Proste. Minus 1000. No to my chyba będziemy pili wódkę ze smutku, ty, jak tak dalej pójdzie. Lipa jest, ej, co jest grane, panowie? Dobra, zmieniam. Nie lower discount, tylko higher z inką. Jest lipa. Poka to wina, jak wyszło. To mogłoby być lepiej, ale chyba też fame mi wzrasta, jak robię. Sprzedaję te wina, tak mi się wydaje zwykłe. Też. Mogę się mylić, ale na 90% mi się wydaje. No na pewno spada, jak sprzedaję chyba słabe wina. The quality of the harvest. O, mamy tak zwane upały i jakość zbieranych winorośli będzie gorsza, niestety, niżeli poprzednio była. Dobra, już odzyskaliśmy trochę siana, więc weźmy sobie zmieńmy model sprzedażowy. Na highest bottle quantity? Nie. Na lower discount? Tak mi się wydaje, że to jest najlepsze. Git, bierzmy tutaj winorośla. 3242 galony. To jest super, że to jest mega dużo z tego jest winogrona, nie? A z tego? Takiego zwykłego czerwonego prawie nic kurwa nie ma.
winogron. Dobra, pyk. No i tu weźmiemy very low. Spróbujemy bardzo mało zasadzić winorośli, ale za to super jakościowo mają być. Taki jest plan generalny. No i widzicie 218, nie? Tragedia, kurwa, to szczerze mówiąc. Ty, ja się przerzucam, fest, nie? Ja robię fest, przerzutkę na czarnodaja. On oddaje fest. To trzeba chyba... Oj, sorry. Kurczę, to było pewnie mega głośno, sorry. To pewnie trzeba, a może wam to wyciszę, bo ja chyba montuję te filmy. Wydaje mi się, że to trzeba właśnie tak robić, jak ja teraz robię, czyli generalnie iść, że tak powiem, za ciosem, czyli jak nowa technologia, nową odkryjemy tutaj technologię, nowe wino, nowe winorośla, no to od razu trzeba je robić. Co to jest? A greater number of techniques can be used during the... O, elegancko, ale... Requirement tool shed level 2, czyli musimy to ulepszyć na level 2, damy radę. Nie będziemy to jakoś mega dużo kosztować, 10 koła. Chcemy to jak najbardziej zainwestować w to. Git, a czemu nie mogę tego zrobić? A snowing. No dobra, to trudno, niech se poleży w to w berce, fermentation. Coś takiego. Git. Nie no, zdecydowanie, no jakby na tym czerwonym winie to ja nic nie zarabiam pitosu, nie? To jest bez dwóch zdań. Patrz ile tu, nawet, ale ty, ja po trzech dolcach sprzedaję, to jest przecież kurwa wstyd. Czemu ja po trzech dolcach to sprzedaję? Miał być od lower discount. Nie wiem, czy ja dobrze robię, czy mi bot to dobrze sprzedaje. Kurwa, trochę skamuje mnie ten bot. A, i tu trzeba naprawić, ty, bo tu zobacz co wyrastają, robale. Szybka naprawka, robali. To robimy cyk, to robimy cyk. No, jakoś to będzie. Tu robimy cyk. I tu robimy... Cyk, botlink, pewnie, że tak. Kurczę, dobra, coś takiego. Ile wyjdzie butelek? No i z białego wina wychodzi 12 tysięcy butelek, nie? Z tego zwykłego, kurczę, ze 300. Trzeba jak najszybciej w te wina nowe inwestować. Zdecydowanie. A, i ulepszyliśmy tool, także możemy w ogóle teraz w jakiekolwiek inne wino iść. Technologies. Magazyny, o kurde, a co to daje? As new options to marketing activities. Fajne. Tylko 20 koła kosztuje, poczekaj. Najpierw dałem wariacie, poszedł w... W to bym poszedł? A mam, tu szedł level 2, czyli... A nie mam, bo padał śnieg, zapomniałem o tym. Stop, zapomniałem, padał śnieg, wariacie. Tutaj tak musimy 4 tury poczekać. Tutaj się zabutelkuje te 12 tysięcy butelek. Łożysz, kurwa. Ty, no nie będę miał kiedy, tyle tych butelek jest, halo. Nie będę miał kiedy tego ulepszyć na razie. O kurwa, harvest. Damy chyba radę, damy chyba radę. Będziemy spóźnieni, ale chyba będzie generalnie gituwa. Oj, robaki mi się pojawiły. Czekaj, bo ja nie nadążam, kurczę. Nie nadążam zrobieniem wszystkiego. Stop, trzeba jakąś chwilę przerwy sobie zrobić. No nie jest nadążone. Potrzebujemy jakiejś chwilę fajnej przerwy. Dostajemy chyba jakieś osiągnięcie. Flavor yellow apple. Żółte jabłko. Okej, spoko. No jest, kurczę, nie fajnie jest. Cleaning mi bardzo tutaj. Nie cleaning, tylko nie mogę wykonać harvestingu. To dwie tury dopiero będę mógł. Damy radę? Może? Może się jeszcze uda. Też niedużo wyszło w sumie tego wina. Ale dużo więcej na pewno niżej tego czerwonego. To co do tego akurat jestem przekonany na 100%.
Cleaning damy radę też wrzucić. Dobra, chciałbym to przyspeedować, bo wydaje mi się to nudne dla oglądania dla takiego standardowej osoby, która nie jest zainteresowana też jakimiś winami. Wydaje mi się to mało tak zwane entertaining, takie klikanie i pomijanie takich rzeczy. Czy pomijanie, no klika, no takie klikam, nie wiecie, nie ma nic interesującego na razie. Także chciałbym to jak najszybciej wykonać, więc może przez chwilę się tak przytryharduję trochę. Szybki tryhard dla widza. Nie no, 75 galonów, nie? Nieźle, kurwa. Dwie tury na crashowanie tego. Totalnie nie worth. Dobra, chyba odpuszczę w ogóle sobie tą turę i chciałbym tool shedda ulepszyć. Na level tak zwany drugi. Albo odpuszczę, no przynajmniej skupię się na tym, na razie tym tool shedzie. No i zasadźmy dużą ilość tych winorośli. Bo to ostatnio to średnio poszło. No, coś takiego. A co ja ze winogrona robię? Nie no, czarnodaj, wiadomo. Wiadomo, że czarnodaj. Dobra, że mi się tu coś innego nie wybrało. No i tutaj coś 13 V? Niech będzie. Siano, jest git, technologie, level fame'u też w porządku widzę. Może mamy jakieś nowe tutaj specjalne zamówienia, które jestem w stanie wykonać? Nie, quality minimum. Bardzo mają dużo wymagań, których aktualnie nie jestem w stanie za bardzo spełnić. Low alcohol resistance. Kurde, nie wiem co to znaczy w sumie. Czy do dupy chyba, nie? Tak was nie mogę. Nas 12 V może mieć. Pamiętam pana Wiesława w Szywkę. To zawsze mówił. A nie wiem, czy Wiesław w Szywkę już chyba nie żyje. Tak mi się wydaje. Kiedyś widziałem o nim materiał. No i wydaje mi się, że został dedek zaliczony. No pewnie. Ale to miał dużo piw, no i też miał spore problemy w życiu prywatnym, z tego co tam kojarzę. Czemu ja kurwa nie sprzedaję takich rzeczy jak to na przykład? 16 to kosztuje przecież. Czemu ja sprzedaję coś co ma 3 dolce? Nie, ja coś zepsułem, nie? Lower discount to jest beznadziejne, ty. Highest bottle quantity. Highest income, lower discount. Nie wiem, beznadziejne są te generalnie opcje samosprzedażowe. Weźmy highest income. To chociaż to też jest kurwa głupie. No ale jedyna jakaś rozsądna opcja. Głupia, ale jedyna rozsądna opcja. Dobra, weźmy drzewko technologii. Gdzie jest drzewko technologii? Technologię i weźmy, wynajdźmy sobie, no w końcu możemy nowe te kupić. Nowe wina. Unlock the red grape. Dobra, a to? Greater number of technique. Nowe techniki jakieś. Spoko. Niechaj będzie i możemy Nebbiolo takie wino robić. A to co to jest? Press będę. A automatycznie mi wtedy presuje. Pomija mi to chyba. Fajne. Co ja to bym chyba w to zainwestował? Może magazyny? Dobra, weźmy to magazyn. A to? Win, fair, increase the winery fame and attract new customers. Też kup ma, co nie jak to. Zmarnowałem turę. Debil. Nie jest najgorzej. No i co, ukończymy przede wszystkim tak jak ten. Tak jak robiliśmy to na przykład w serii z... tak gra, w której się zostaje szefem narkotyków, w sensie szefem kartelu narkotycznego. A zapomniałem jak się to nazywa, ta giereczka generalnie. Ukończymy całe drzewko technologii i prawdopodobnie już nie będziemy mieli za bardzo co robić. O, możemy coś naprawić, pierwszy raz mam też taką opcję. Dobra, naprawmy. A i chciałbym tu zainwestować w nowe wino, nazwane Nebbiolo. A ty, a tu... A czekaj ty, a te wszystkie rzeczy te jestem w stanie teraz robić? No co ty pierdolisz, że jakieś te rzeczy wszystkie jestem w stanie zrobić? A, chyba tak. No to Barbera tutaj najlepiej pasuje.
To nie wiem, czy to tak zależy, że nowe, chyba to nie jest tak, że ja nowe odblokowałem, nowe winogrono i ono będzie rosnąć jak głupie. Nebbiolo. Nie wydaje mi się, możemy spróbować, ale raczej, kurczę, wątpię. A może nagramy sobie tylko dwa odcinki, więc mi się już nie będzie chciał grać w tą grę. Ciężko mi też powiedzieć, bo ono może się szybko znudzić. W zależności jak szybko, jak dobrze będzie mi się grało, jak generalnie szybko będziemy progresować w tej grze. Bo jeżeli będziemy progresować tak, jak kurwa progresujemy teraz, to wydaje mi się, że mi się odechce grać w to po kilku dniach. No tak szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że nawet jutro mi się odechce już grać w to. Nie mamy butelek. 3000 tylko. Schodzą jak świeże bułeczki. Poczekaj, ja chciałbym teraz zobaczyć moje te ordersy i podobno mam tu nowe opcje. Highest lower discount, highest bottle quantity, highest income, lower discount. Nie ma czegoś takiego, ale kurwa skam, nie? Nieźle. Scam fest. Takie specjalne zleconko, to z nie. To repair. Dobra, niech się naprawia. 20 koła. Musiałem jakąś nową technologię zainwestować? Musiałem w sumie w technologię zainwestować jakąś. No weźmy to może automatyczna prasa. A, nie mam fejmu. No, to wydaje mi się, że nagramy sobie nawet dwie odcinki z tej giereczki. Ona jest fajna, ale generalnie... kurczę, w miarę taka ciężka, no... Ciężkie i małe z akcji w porównaniu oczywiście do innych gier, no jest to logiczne, robimy tu wina. Nie jest to... nie jest to produkcja Marvela. Jest to zrozumiałe. O, jakieś robimy nowe rzeczy, lokalne coś tam, jakieś lokalne, ludzie będą się chyba schodzić i podziwiać. Nasze wino nowe. Albo stare? Nie wiem. Ale chyba nowych klientów troszeczkę zyskaliśmy. No nie mamy dużo tych butelek, 4000, ja też nie wiem, ten fame mi spada, ja tak średnio mi idzie z tym winem. To jakieś nowe wina robię, dobra, zdłużymy jeszcze jedno nowe wino. To jest zaznaczyłem, żeby to robiło, to chyba Nebbiolo, mi się wydaje. Nebbiolo to ma... no niech robi to Nebbiolo, bo to chyba Nebbiolo jest tym nowym winem. Technologia, czekaj, Whitey. Winery. Nebbiolo, no. Harwestujemy w nexcie. Swoją drogą ja chyba mam Marvel coś tam, jakieś gry od Marvela, coś możemy w to pograć. Ja bardzo dużo gier, w które nigdy nie miałem okazji zagrać. Generalnie. No plus oczywiście Xbox pasy i te wszystkie pasy do giereczek, to jest must have. Szczerze mówiąc bardzo polecam, uważam, że Xbox Game Pass jest super sprawą. No ale też przez te wszystkie lata udało się nazbierać mega dużo produkcji, bo w mega dużo produkcji udało mi się pograć. Kurczę, beznadziejnie jest to co my robimy, nie? Ta Barbera jest kurwa głównym strasznym, ten Czarnodaj jest super. Tu sam robić Czarnodaj, a tu się skupimy na tym może Nebbiolo nowym. Tak to jak nam pójdzie, to średnio nam właśnie idzie. Ten problem. Weźmy very high, next. Ja wiem, wydaje mi się, że jak robisz nowe winorośla, nie? Że jak na przykład tu zasadziłem nowe winorośla, to health wzrosnął, jest wyższy. I smaczniejsze są te winogrona. No, może tak być w sumie. Tutaj sweetness? Czarnodaj? Na ile był sweetness? Oni chyba lubią tu wysoki sweetness, czy jak? A, no wysoki, dużo większy niż jej mamy, możliwość w ogóle aktualnie zrobienia. Technologie, jakieś może baryłeczki nowe, no nie, no to musisz mieć dużo tego. O, to możemy kupić, nie, tą automatyczną prasę. To mi się automatycznie będzie prasować teraz? Chyba tak. Jo. Dobra, to ja bym to sprzedał, co mamy. Mógłbym takie coś sprzedać. Sell, kup. A co za maszyny na przykład tutaj? Rinsing Blowing Module.
Co to jest? Reduce the... A, zmniejsza prawdopodobieństwo pomyłki jakieś. Ale, o, jeszcze capping mode, no tutaj jest o kapsuł, nowe kapsuły. A, i tutaj jeszcze osobny design możemy zrobić. Kurczę, to bym zrobił, bo to zmniejsza jakąś szansę na niepowodzenie. To jest chyba spoko. Ale najpierw kupmy tego, automatyczna prasa, dwa razy i zobaczymy, czy mamy miejsce. No nie... A, nie mam pieniędzy. Nie, no. Nie mam, da, nie mam pieniędzy. Found, tam było napisane. Sprzedaliśmy wszystkie butle? O, sprzedaliśmy wszystkie butle, niedobrze. Dobra, winko. Ty, to bankrutujemy zaraz, Daj, bo ja nie chcę nowej pożyczki robić. Szybko, szybko. Czy szybko, szybko, to może też nie, niekoniecznie. Ty, no i muszę prasować, to po co mi ta automatyczna prasarka? Uj, wie po co. Szybciej to robi, może o turę czy coś? Chyba jedną turę robi, co mam. Dobra, i... do beczułki. Weźmy na longa, potwierdźmy. No i zajmijmy się naszymi poletkami. Przede wszystkim... Wedding. Wedding? Czy suckering? Nie wiem, co jest lepsze. Co jest bardziej istotne. Powiedzmy, że suckering. Bym coś pokazał na butelce, ale nie wiem, czy... A mam butelkę. Już to widziałem chyba na TikToku, uważam, że to bardzo zabawne było. Super turbo śmieszny humor. Pozdrawiam. A musimy chyba pożyczkę wziąć w ogóle. A dobra, to kiedy idzie, bo weźmy pożyczkę na... Na rok? O kurwa, to będzie strasznie długo spłacać. 50 koła? Nie, nie, tak, no z 30. 5% tylko zapłacimy więcej, to nie jest jakieś turbo dużo. Dobra, weźmy butelkowanie, żeby tutaj zbutelkować wszystkie te wina i miejmy też nadzieję, że jakieś fajne winka wyrosną z naszych plantacji, bo jest lipa. Aging complete. I czemu nie mogę botting? Botting machine jest potrzebne. A i nie mam niby botting machine? Nie rozumiem. Mam, ale może jest w użyciu. Jest w użyciu. Uj, pieniądze szybko tracimy. Szybko, o nie, zainfekowane te. Zainfekowane winogrona, gniją, gniją, kurwa, nie jest dobrze. Patrz, jakie brzydki zgnite. Trzeba to szybko naprawić, jak najszybciej. Pyk, weźmy lokalne tego, weźmy... Wine testing, weźmy bottling nowe. Mam nadzieję, że mi wystarczy pitosu. A co to jest w ogóle za wino? Barbera. I teraz mamy sporo tego wina. 3000 butelek. To czemu wtedy było tak beznadziejne? Beznadziejna ilość tego. Bo health był słaby? Ciężko mi powiedzieć. Health jest teraz 99%. Tutaj 70%. Nie wiem, kurde, na jakiej zasadzie to niestety działa. O, już możemy zbierać. Pokaż to. 12 tysięcy butelek, oby było kurde dobre. Yellow apple. Dobrze, 72 elegancko jest. Duwa. Fajnie się sprzeda. Czemu nie mogę zbierać? Czemu nie ma harvest? Nie ma harvest. Pick harvest. Tutaj crop i tutaj wine testing weźmy. Poka. 3000 butelek, ale to i tak mało, tam jest 12 koła z tamtego wina. Flavor reduction. No fajnie, no tylko mało się sprzeda po prostu, nie zarabiamy z tego, to jest tragiczna inwestycja. Nie mam butelek, 13 koła, dobra, coś tam będziemy zarabiać, weźmy sobie pyk. 1000 galonów, ja nie wiem kurwa od czego to zależy, nie? Że raz jest 1000, raz jest więcej trochę niż 1000. Kurwa nie wiem. Tu dziś będę miał napisane ile jest? A, planting destiny, 1000 plant na arce. Akr, na akr. A mam 2,5 akra. A tu jest 4000 planców na akr.
To beznadziejne generalnie, Vineyard. A nie Vineyard, tylko kurwa co? Przecież Vineyard to znaczy, że winorośla. Że tego, Brico, chyba się tak nazywa te. Coś co tu robi, Brico. No beznadziejne, to my chcemy coś co solidnie rośnie, na przykład Arneis może. A i tu ja chyba powinienem mieć tu napisane, prawda? Ile jest rośnie. A nie, wiecie co? Kurwa, jestem głupi. To jest po prostu mniejsze pole. Jocie gryńca, jestem debilem. To jest po prostu mniejsze pole, 2,5 akra. A nie, to też 2,5 akra, ale więcej jakby można na jeden akr pomieścić w sumie, tak. Czyli dobrze mówię. Czyli to nie ma znaczenia, dobra. To git. Czyż wiem mniej więcej jak to działa. Przynajmniej. Przynajmniej coś. Czyli tu nic nie rośnie, to my byśmy chyba chcieli te nebiolo robić, nie? Albo nie, bo tutaj nieodpowiednia gleba jest. To za ciągle... O, Gringolio. Idealnie wszystko. Gringolio to będzie hicior. Mówię wam, widzowie. A tutaj? Gringolio to tak średnio, wydaje mi się, że... Barbera idealnie pasuje. Tylko mamy problem finansowy, nie wiem czemu. Nowe technologie by się przydało zainwestować. Nie mam siana. Very high sam posta. O, tu mam opcję. Stable for vines which medium low production for. For vines which high production on sandy. No to chyba to klikamy tu, pyk. Oj, quality nam spada. Zobacz, kurwa. Pyk, dobra, nie zauważyłem, jestem teraz szefem. Cyk, cyk. Zajebiście, dobra. Tutaj robimy coś takiego. Tutaj co robimy? Też coś takiego chyba, nie? Weźmy very high. Pyk, coś takiego. Lepsze zbiory powinniśmy robić. No i next. Jak tam warehouse, ile mamy butelek? 11 tysięcy, powinno być git. Nextuję to i spamuję dalej. Niech to oczywiście sobie odpocznie jeszcze. Jak najdłużej w tych byczułkach. No i przede wszystkim fame 25 by było super. Posiadać. Jeżeli będziemy mieli fame 25, to będziemy mieli nowe możliwości odblokowania i tego. Fajnych technologii. Szkoda, że technologia za fame odblokowuje, to mnie tak wkurwia. Czy muszę te zadania poboczne wykonywać? Wkurza mnie to strasznie. Tutaj trzeba wejść te special orders i tutaj to porobić. Musieli zrobić wino, specjalne wino. Wkurza mnie to fest. Może czasem no, przypadkiem natrafimy na to, co chcemy, nie? Ale głównie dobrze, musieli się mocno na tym skupić. To strasznie wkurza. Taka niepotrzebna mechanika chyba giereczki. Wkurzająca bardzo. Dla casualowego tak zwanego gracza. Dobra, mamy poziom fejmu wysoki. Inwestycje. Technologia, mam nadzieję, że kosztuje nadal 20 koła. Kurwa, 30 i potrzebuje 30 koła fejmu. A nie 25. Nie koła, tylko 30 po prostu fejmu. A tu potrzebuje 25, ale to jest beznadziejne. Which strides possible to trample the same directly. Employees. To bym chciał bardzo. To mi na tym mi najbardziej zależy. To tak średnio chyba. Jest też drogie. Chociaż mógłbym to zrobić, też o to zadbać. Też kupię w sumie. No już dalej mnie nie stać na nic. To tam obniża też jakieś, no jakieś gówno, nie wiem o co w sumie chodzi do końca. Aging pick. To jakieś tam bakterie coś tam i obniżają. Acid czy coś takiego, nie wiem jak to po polsku jest acid. Suckering. Wedding. Next. Bottling, pewnie, że tak. No, zróbmy coś takiego. 4000, nie dużo, ale mogło być też gorzej. Posprzątajmy.
Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Bottling jak najbardziej. Szkoda, że to bardzo mało butelek tutaj się robi. 3000. O, 3000 to i tak jest całkiem sporo. Na mnie wcześniej było mniej. No i co, i zaraz sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Nie wiem, czy będzie trzeci odcinek z tej serii, szczerze mówiąc. Mi się bardzo przyjemnie gra, aczkolwiek wydaje mi się, że niekoniecznie jest to gra, którą przyjemnie się ogląda. Tak po prostu mi się wydaje z mojej perspektywy. Ja też, tak jak mówię, nie oglądam tego, więc nie mam pojęcia. Często jest tak, że w życiu mi się dużo rzeczy wydaje, a później te rzeczy okazują się nieprawdą zupełnie. Także nie wiem. No ale przede wszystkim dla mnie ważny jest widz, oczywiście, a nie to, żebym ja tutaj pograł, bo równie dobrze mogę grać w inną grę, albo wygrać sobie, jeżeli na tym mi zależy, na streamie, albo poza streamem, po prostu sobie pograć w ciszy domowej. Także to jest żaden problem. Z drugiej strony przecież jak ktoś nie chce, to nie musi oglądać i może wejść po prostu na inną serię kiedy indziej. O, w sumie mam dylemat, nie wiem. Ale wydaje się bardzo przyjemną giereczką do po prostu pogrania. 2000 galów? 2000 czy 200 tylko zabrałem, bo nawet nie widziałem. To zbierzmy, to rozbijmy, urządźmy turniej. Co to tam jest? Turniej. Jakiś tego, jakiś festyn, coś takiego. Press. No i widzowie, wydaje mi się, że zakończymy tutaj dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić lajka, wpadajcie też na Twitcha. Koniecznie, bo na Twitchu fajne rzeczy się dzieją. Wydaje mi się, że dużo lepszym Twitch streamerem jestem niż YouTuberem, szczerze mówiąc. A to moja skromna opinia. Sami zresztą możecie się przekonać po prostu tam wchodząc. Jakbym siedział, widzowie, na utkanej, to piszecie tak. Siema. Ja z YouTube'a. Albo cokolwiek. Czasem tak jest, no, że jest chwila po prostu bez widzów, tak? Wtedy sobie odpalam jakąś muzykę, czy cokolwiek tam gram, to gram i skupiam się bezpośrednio na grze. Także czasem jest tak, że po prostu nie odzywam się przez jakiś czas. Nie ma żadnego powodu, żeby się tutaj wstydzić, napisać. No, możesz mnie nawet wyzywać, jak chcesz. Żaden problem. Wolna Amerykanka, aczkolwiek bierz... odpowiedzialność w swoje ręce. Pamiętaj, że jak sobie nawarzysz wina, to potem musisz je wypić. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Widzimy się jutro. 14:16. Cześć.